To jest pomysł reformy nie tylko związanej z wydziałami, ponieważ my nie do końca, znaczy nie jesteśmy przywiązani do samej idei wydziałów. Mhm. Szukamy jakiegoś rozwiązania, które naszym zdaniem byłoby najlepsze, jeśli chodzi o sprawy konsumenckie. Oczywiście sprawy frankowe w tym wypadku są najbardziej istotne z tego punktu widzenia, że mamy ponad, no, tak naprawdę bardzo dużo kredytów frankowych.